Meldunek w wynajmowanym mieszkaniu. Prawdziwy koszmar i dla wynajmujących, i dla najemców. Dla najemców, bo na przykład potrzebny do uzyskania stypendium z uczelni, bo potrzebny do wzięcia kredytu albo w jakimkolwiek innym, nawet drobnym celu. Dla wynajmujących, bo chyba z zameldowaniem są związane same problemy, bo chyba najemca będzie miał większe prawo do korzystania z lokalu, bo chyba będą większe problemy z usunięciem go z lokalu, jeżeli nie będzie płacił czynszu. To odmienne spojrzenie najemców i wynajmujących wynika tak naprawdę z dwóch nieporozumień. Po pierwsze z tego, że wynajmujący ma w ogóle cokolwiek do powiedzenia, jeżeli chodzi o problem zameldowania się najemcy w wynajmowanym mieszkaniu. Po drugie z tego, że zameldowanie się w mieszkaniu daje najemcy jakiekolwiek większe, lepsze prawa do tego mieszkania, które wynajmuje, niż w sytuacji, w której najemca nie byłby zameldowany. Dzisiaj zajmiemy się tą pierwszą kwestią. Wiem, że budzi ona gigantyczne wątpliwości, gigantyczne emocje wokół konieczności uzyskania zgody właściciela na zameldowanie się w wynajmującym mieszkaniu. Narosło bardzo wiele mitów i one bardzo często rozpalają fora internetowe do czerwoności. Ja obalę te wszystkie mity w niecałe 5 minut. A dlaczego wiem, o czym mówię? Dlatego, że jestem prawnikiem, który specjalizuje się w prawie gospodarczym, a w konsekwencji zajmuje się umowami najmu w zasadzie każdego dnia. Nazywam się Wojciech Rudzki i oprócz tego, że jestem prawnikiem, to jestem także autorem bloga umowanajmu.info. Zacznijmy od pierwszej kwestii. Czy wynajmujący ma cokolwiek do powiedzenia, jeżeli najemca chce się zameldować w wynajmowanym mieszkaniu? I w tym momencie muszę Cię prosić o szczególną uwagę, bo odpowiedź na to pytanie będzie dla wielu osób prawdziwym szokiem, wstrząsem albo jeszcze gorzej. Wolę nie myśleć. Otóż absolutnie nie. Wynajmujący mieszkanie nie ma w zasadzie nic do powiedzenia, jeżeli najemca będzie chciał się zameldować w wynajętym przez siebie mieszkaniu. Nie może zablokować tego zameldowania. To, czy najemca zamelduje się w wynajmowanym mieszkaniu, zależy tylko i wyłącznie od najemcy. A najemca może zameldować się w wynajętym przez siebie mieszkaniu od momentu, w którym ma w ręku podpisany dokument umowy najmu mieszkania. A tak naprawdę w teorii to mógłby się zameldować i bez tego dokumentu. Ale to jest już temat na zupełnie inną opowieść. Dlaczego dokument umowy najmu mieszkania jest właśnie tak ważny? Dlaczego daje najemcy takie prawo? Aby udzielić odpowiedzi na takie pytanie, muszę najpierw wyjaśnić Ci, w jaki sposób przebiega procedura meldowania się w mieszkaniu. A ta procedura, wbrew pozorom, jest bardzo prosta. W zdecydowanej większości przypadków nie jest prowadzone w takiej sprawie jakiekolwiek skomplikowane postępowanie administracyjne zmierzające do wyjaśnienia całej sprawy, przynajmniej w teorii, tak jak ma to miejsce w przypadku wielu innych postępowań administracyjnych, z których styczność miała przynajmniej część osób. Wtedy takie sprawy potrafią ciągnąć się miesiącami albo nawet latami. W zdecydowanej większości przypadków zameldowanie się w mieszkaniu ma charakter bardziej czynności technicznej niż decyzyjnej. Zameldowania dokonuje się na podstawie twierdzeń osoby, która zamierza zameldować się w lokalu oraz przedstawionych przez tą osobę dokumentów. Tak naprawdę to tylko dowodu osobistego i wniosku o meldunek. Jeżeli najemca chce się zameldować w wynajmowanym przez siebie mieszkaniu, to musi on iść do Urzędu Miasta albo do Urzędu Gminy i wypełnić specjalny formularz meldunkowy. Wzór tego formularza meldunkowego jest z góry określony przez rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, no a w konsekwencji jest jednolity w całym kraju i stosowany, przynajmniej tak powinno być, w każdym urzędzie na terenie kraju. Też ten formularz oczywiście możesz pobrać z mojego bloga jeszcze zanim do tego urzędu się wybierzesz, no i wypełnić go w spokoju w domu. Oczywiście ten formularz znajdziesz także w urzędzie, w którym będziesz chciał się zameldować. To, co istotne, to to, że treść takiego formularza jest bardzo typowa. Ogranicza się tak naprawdę do podstawowych danych osobowych osoby, która chciałaby się zameldować w tym mieszkaniu. Ale jest tam jeszcze jedno pole, które zasługuje na naszą szczególną uwagę z punktu widzenia tego, o czym rozmawiamy dzisiaj w tym materiale wideo. Tym polem formularza meldunkowego jest podpis właściciela lokalu lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu. Poprzez złożenie takiego podpisu właściciel lokalu lub osoba dysponująca tytułem prawnym do lokalu stwierdza, że ta osoba, która chce się zameldować, która składa formularz meldunkowy, przebywa w mieszkaniu, w którym chce się zameldować. I zwróć szczególną uwagę na to, co usłyszysz za chwilę. Takie poświadczenie, taki podpis może złożyć właściciel mieszkania, ale też inna osoba dysponująca tytułem prawnym do mieszkania, czy też może innym tytułem prawnym do mieszkania. I w tym miejscu dochodzimy do sedna sprawy. Umowa najmu mieszkania jest tytułem prawnym do mieszkania. Na podstawie takiej umowy, zwykłej umowy najmu, najemca może zameldować się w mieszkaniu, ale może też zameldować nie tylko siebie, może zameldować każdą dowolną, wybraną przez siebie osobę. Wystarczy, że potwierdzi, że taka osoba przebywa w tym mieszkaniu. W związku z tym to najemca samodzielnie ma niebudzące wątpliwości prawo do złożenia oświadczenia, że przebywa w wynajmowanym przez siebie lokalu. Kiedy najemca pójdzie do Urzędu Miasta czy Urzędu Gminy i przedstawi wypełniony formularz meldunkowy, to najprawdopodobniej urzędnik zapyta go o to, czy właściciel mieszkania wyraził zgodę na meldunek i poprosi o odpis z Księgi Wieczystej Mieszkania wskazujący, że osoba podająca się za właściciela mieszkania jest jego właścicielem. Ale w momencie, w którym najemca powie, że ma inny tytuł prawny do mieszkania i pokaże umowę najmu, która będzie go uprawniała do korzystania z lokalu, to urzędnik powinien go zameldować w zasadzie od razu w wynajmowanym przez tego najemcę mieszkaniu. Bez jakichkolwiek pytań o zgodę właściciela, bez badania, czy najemca rzeczywiście mieszka w tym mieszkaniu, bez prowadzenia jakiegokolwiek skomplikowanego postępowania administracyjnego w tym zakresie. Oczywiście, urzędnik może, choć zgodnie z przepisami to nie powinno go w ogóle interesować, poprosić takiego najemcę o odpis z Księgi Wieczystej dla mieszkania, który będzie wskazywał na to, że umowa najmu została zawarta z właścicielem tego mieszkania. Dlatego warto mieć ze sobą i kopię umowy najmu, ewentualnie jej oryginał, do potwierdzenia sobie go przez urzędnika. Warto mieć także wydruk z Księgi Wieczystej dla lokalu. Chociaż z przepisów obowiązek posiadania, pokazania tych dokumentów wcale nie wynika, no to mimo wszystko lepiej je mieć, żeby nie boksować się z urzędnikami. Czas na krótkie podsumowanie. Czy najemca może zameldować się w wynajmowanym mieszkaniu? Oczywiście, że może. Czy najemca może zameldować się w wynajmowanym mieszkaniu na pobyt stały? Jasne, że tak. Najemca ma prawo zameldować się w takim mieszkaniu zarówno na pobyt stały, jak i na pobyt czasowy. Czy aby zameldować się w mieszkaniu, najemca musi mieć zgodę wynajmującego na taki meldunek? W żadnym wypadku. Do meldunku wystarczy tylko umowa najmu oraz formularz meldunkowy, którego wzór jest jednolity i z góry określony w rozporządzeniu wydanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Mam nadzieję, że ten materiał wideo, który obejrzałeś przed chwilą, był dla Ciebie przydatny. Nawet jeżeli nie jesteś najemcą i nie chcesz się zameldować w wynajmowanym mieszkaniu, to powinieneś wiedzieć, że Twój najemca, bo prawdopodobnie jesteś wynajmującym, ma taką możliwość. A jeżeli szukasz większej liczby informacji na temat umowy najmu, to zapraszam do odwiedzenia mojego bloga pod adresem umowanajmu.info. Co tydzień w zasadzie publikuję tam kolejne wiadomości dotyczące umowy najmu. Mam także prośbę o to, żebyś podzielił się tą wiedzą ze swoimi przyjaciółmi. Kliknij przycisk like, kliknij przycisk udostępnij, który znajdziesz poniżej. Powiedz o moim blogu swoim znajomym, no i polub także fanpage mojego bloga. Dzięki temu My pozostaniemy w stałym kontakcie, a Twoi znajomi będą mogli dotrzeć do wartościowej wiedzy. Nazywam się Wojciech Rudzki, jestem autorem bloga umowanajmu.info, no i jestem także prawnikiem, który umowami najmu zajmuje się w zasadzie każdego dnia.